ten... Coś jest nie tak. Zaraz będzie działał. Spróbujemy. Chodzi? W jedną stronę nie chodzi, w drugą stronę chodzi, tak? Krótki. Za mało używany. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Yeah. Yeah. Zepsuła się nam wyciągarka. Wyciągarka to dla tych, którzy nie wiedzą, czyli takich jak ja, z długimi włosami, niekoniecznie blond. Powiem, że to jest takie urządzenie, taki silniczek z przodu samochodu zamontowany, który pozwala na linię wyciągnąć samochód z tarapatów. To z jakiegoś tam błota, czy z jakiegoś tam innego. Ta wyciągarka się przydaje, żeby samemu się wyciągnąć, na przykład o drzewo można opleść linę i potem wyciągnąć się, albo wyciągnąć kogoś innego, więc w takich jazdach offroadowych jak najbardziej wyciągarkę trzeba mieć, i to taką konkretną. I to było chyba 2 lata temu. Zamontował niedźwiedź tą wyciągarkę. Nie często żeśmy używali, bo aż tak często nie ma jakby potrzeby, żeby korzystać, ale czasem się korzysta. Ale też raz na jakiś czas dobrze jest sprawdzić, czy ta wyciągarka działa. I wyobraźcie sobie, tutaj właśnie będąc w Polsce, niedźwiedź pomyślał, a to sobie tam poprawię te liny, coś tam, nie wiem dokładnie, ale tam sobie chciał te liny jeszcze raz nawinąć na tą wyciągarkę. I się okazało, że nie działa. Tutaj weźmiemy coś ładnie, to odwietrzymy i wyciągamy z... To można wyciągnąć i odprytkować. Dostałam parę poleceń, łącznie z producentem, tam żeśmy zadzwonili, zamówili tam potrzebną część i tak dalej, bo on mówi, że najprawdopodobniej to się zepsuło, no ale dalej ktoś był potrzebny, kto to wymieni. No i dostałam kilka wiadomości i w tym takie, słuchaj, powinnaś jechać do Krzyśka, a gdzie wy teraz jesteście? My akurat koło Poznania i tu słuchajcie, 20 minut od Poznania, tak więc... Dobra, mówię, dzwonię. I Krzysztof mówi do mnie, ale przecież ja was znam. Przecież ja tą wyciągarkę niedźwiedziowi montowałem. I wyobraźcie sobie, że ja nie wiem, jak to niedźwiedź robi, ale on dostał jakieś pomroczności, jak to było? Pomroczność czarna, czy... No, wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że jakiejś amnezji chwilowej dostał i po prostu zupełnie nie pamiętał. Wiedział, że gdzieś montował, ale nie mógł sobie przypomnieć gdzie. I to było właśnie tu, 2 lata temu. Więc lepiej nie mogliśmy trafić. Jesteśmy w bardzo dobrych rękach, więc bardzo się cieszymy. Będzie na pewno dobrze zrobiona usługa i polecamy wszystkim ten warsztat. Oczywiście link będzie w komentarzu. Grysiu, tak jest. Myśmy to już, bo ja już to odkręcałem. Już, i tak tam właśnie jest coś takiego. Nie mieliśmy do ciebie miejsca w warsztacie. Zapamiętam to. To zapamiętam, że dla starego klienta nie ma miejsca w warsztacie, tylko trzeba na deszczu. Na szczęście nie pada. Za mało używany, w wielkim skrócie. Tak? Tak jest. No ale był używany, używany. Ale za mało. Okan nieużywany za niego. A co mam matkę Polkę ciągnąć za sobą? No
Zaraz będzie działo. Spróbujemy. Chodzi? W jedną stronę nie chodzi, w drugą stronę chodzi, tak? To znaczy przed chwilą to tak pociągnął. No raz pociągnie, raz nie. Zależy jak mu odbije. Teraz żadne nie. No właśnie tak klika. Próbujesz w jedną i drugą? No to bym przerażał ten jazdot, wiesz? Dobrze, przekaźnik na pewno, ale bardziej mi przerażał ten jazdot. Dobrze, wymieńmy go i zobaczymy. Jeszcze spróbuję jeszcze raz przyłożyć. Jak się nie uda. Czekaj. Bo jak go włączałem, to klikało. Więc wiedziałem, że to musi być elektryka. Ale ani w jedną, ani w drugą stronę nie chodzi? Nie. Spróbujemy jeszcze raz sobie teraz dojść do tego. Chcę odpalić. Mamy wskaźnik na pinę, mamy na pinę, dobrze. Czyli to jest taka część, która się najczęściej psuje w tych wyciągarkach. To czy w samochodzie tak nowym coś się psuje? Nie. Nie, tylko trzeba wymienić. Zdarza się. Dobrze, ale gdzie jest podłączona? Nie, to jest oryginał. Tu jest oryginał po drugiej stronie? Tu jest masa. Tak, to. Nie, dokręciłem. Coś jest nie tak. A wszystkiemu winny jest przekaźnik. Czyli coś jest nie tak. Jeszcze może coś do środka, jakiś piniczek. Czekaj jeszcze tutaj. Znaczy, że on jest tak świeżutki ten akumulator, że... No jest. Trzeba. A jak to się stało? Zostaje rozwinięta? Była potrzebna do wyciągania, tak? Nie, po prostu chciałem rozwinąć i zwinąć jeszcze raz. Po prostu. Tak, i trochę pociągnęło i później już nie. Damy jeszcze jedną osobną masę, bezpośrednio, wiesz? Teraz się zrobimy tak, że tutaj zrobimy takie przedłużenie i teraz te wszystkie rzeczy dodatkowe będziesz miał tutaj, nie? Jakkolwiek, żeby działało. No to później jedno z drugim. Tam, że czyli coś innego mu jest chyba. Thank you.
ustawić tutaj auto. Dasz radę? Co robisz? Dasz radę, oczywiście. No i Możesz odpalić auto? Mm. Nie wiem, czy odpali. Już jest się pełno zwarcie na silniku. Tak nie da. Może nie odpalić? Może. No i jak to w życiu bywa, miała być szybka i prosta wymiana i coś tam nie działa. Naprawdę wygląda na mało używaną. No, była wiele razy używana. Dobrze, kręcimy pasika, gasimy ją. Teraz sobie weźmiemy, przełożymy trochę górą. Wygaszona, no wyciągamy. Ona akurat ładnie wyjdzie, wyciągniemy tylko tego plusa i masę. I tyle. Tutaj nic nie będzie trzeba zrobić. Co się tutaj poprzekłada trochę z boku. Znaczy to można te lampy... Czekaj, no to nie będzie trzeba nic zrobić. O, tak jest. A tutaj to ładnie przejdzie tutaj i pięknie. Dobrze. Ktoś tą masę wyciągnie, linę najwyżej na zewnątrz. Nie będzie niespodzianką, że niedźwiedź nie chce mówić do kamery, więc ja tutaj mówię, co podsłuchałam, że trzeba te wyciągarki, jakby ktoś miał, to od razu radzę, raz na jakiś czas rozwinąć i zwinąć. No, nie raz na rok, tak jak niedźwiedź... No właśnie, raz na jakiś czas jest pojęcie względne, więc teraz żeśmy ustalili, że raz na jakiś czas to będzie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, to już musowo po prostu rozwinąć tą linę i zwinąć parę razy, żeby ten silnik pochodził w to miejsce z powrotem, bo jednak jak on nie chodzi regularnie, no to tak jak wszystko, organy nieużywane zanikają. No i mamy winowajcę. Wyobraźcie sobie, jednak po rozkręceniu okazało się, że po prostu dostała się do środka wilgoć i to z solą, czyli ta nasza gdzieś w trakcie podróży, najprawdopodobniej, no taki werdykt, no ale na pewno wilgoć. I to się po prostu tam gdzieś siedziało sobie w środku i wszystko skorodowało, nie? Tu wszystko powinno być ruchome, to jest sztywne, no i po prostu jest do wymiany, no co tu dużo gadać, no. Woda w aucie terenowym, to woda raczej no, gdzieś tam była, no, no zdarza ale się, ja nie? Ja nie jeżdżę po wodzie. Po szczelce wszystko, więc jest szczelna. Woda jak raz wejdzie, nie wyjdzie. No to na pewno. Ja tutaj za dużo nie będę tłumaczył. No ale możesz pokazać, nie? Tylko, niech sobie można zobaczyć, znać taką różnicę, zadam pytanie, znać różnicę. Nie, generalnie chodzi o to, żeby to musi płynnie pracować sobie, nie? Tutaj już nie ma żadnego miejsca, żeby to wyczyścić. To w ogóle nie jest w stanie, to się po prostu nie nadaje, moim zdaniem, do niczego innego. Założymy ładny, nowy i będziemy następne lata śmigać. I pamiętajcie, że organ nieużywany zanika, bo od razu, gdybyście po tym używali to troszeczkę dłużej, to by to działało. A tu miało ładnie czas na to, żeby sobie
skorodowało. Tak pięknie skorodować. Sympatycznie. Nie, bardziej już w pionie to wszło. Cik, mały cik. Nie, zderzak jest symetryczny. Chyba, że to na bok. Dodam już co najmniej 2-3 cm. Tak. Inaczej. Oj, by pan wstrzymał. Powiem, tak ładnie wyszła. No wyszła bardzo ładnie. No to teraz. Ach, to właśnie. Może ja przytrzymam, to poczekaj, bo tu zaraz urwiesz sobie tutaj inny kabel, poczekaj. Kabel to się poskłada. To jeszcze nie jest, zaraz wyjdzie. Daj mi to powiedz, nie. Już. Jest. Pięknie. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Oh!
wydać pieniądze. Wyrzucić błoto, to taki nasz tekst, nie? Żeby stało pod domem. Tak jest. Dużo jest osób, których stoi pod domem. No aczkolwiek ten jeździ. Ten jeździ nawet bardzo, 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 bardzo dużo, bo jeździ. Do kościoła. Jeździ nie, jeździ innym, no, znaczy no nie tak nie. Dużo, nie tak dużo jak wy. Nie, no to żartuję. Ale przecież. Jeździ innym nawet na sobie. A nie próbowałeś nigdy zostawić? O, mnie próbuje zabić cały czas. Dlatego specjalnie wybiera takie niektóre offroadowe, trudne zjazdy i ma nadzieję, że wypadnę i... Dobra.